Witam serdecznie w wideoporadniku Revit MEP, który rozpocznie nową serię filmów instruktażowych dotyczących modelowania instalacji. Ja się nazywam Łukasz Pilch i rozpocznę dzisiaj od samych podstaw, ale w kolejnych odcinkach będziemy przechodzić przez bardziej zaawansowane funkcje programu. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Chcesz, żebyśmy stworzyli nowy film? Zostaw komentarz pod dzisiejszym odcinkiem. Znajdujemy się w ekranie startowym programu Revit. Sam ekran startowy składa się z kilku głównych sekcji, z czego najważniejsza sekcja jest w lewym górnym ekranie. Tutaj możemy utworzyć bądź otworzyć nowy model bądź też rodzinę. Kolejna sekcja dotyczy rozwiązań chmurowych, czyli połączenia programu Revit z rozwiązaniem BIM 360 od Autodesku. Jeżeli jesteśmy uczestnikami danego projektu, to w tym miejscu będzie wyświetlać się konkretny projekt. Sam ekran startowy tutaj na samym środku. Są to po prostu ostatnio otwarte pliki modeli czy też rodzin Revitowych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jest również opcja przejścia bezpośrednio ze strony głównej do przeglądarki internetowej, na której znajdziecie podstawowe kroki w formie nagrań wideo od Autodesku. Przejdźmy teraz do utworzenia nowego modelu. Tworząc nowy model, korzystamy z sekcji w lewym górnym rogu, wybieramy przycisk nowy i pojawia się nowe okienko. To okienko dotyczy przede wszystkim wyboru szablonu, na którym będziemy chcieli oprzeć projekt. Jest bardzo ważne zrozumienie na samym początku korzystania z programu Revit, że każdy projekt opieramy na pewnym szablonie. Szablon domyślnie został wybrany jako szablon konstrukcji. W przypadku projektów instalacji, jeżeli nie dysponujecie żadnym innym szablonem, w takim wypadku wybierzcie szablon mechaniczny. Jeżeli posiadacie już jakiś szablon, który posiada predefiniowane ustawienia dostarczone przez inną osobę, zapisane w formie szablonu, w takim wypadku wybór konkretnego pliku szablonu odbywa się przy wykorzystaniu przycisku przeglądaj i wskazaniu odpowiedniej lokalizacji na dysku, gdzie taki plik się będzie znajdował. Tworzymy nowy projekt, więc wybieramy utwórz nowy projekt. Za chwilę zostanie otwarty program Revit i chciałbym przede wszystkim skupić się tutaj na sekcji związanej z modelowaniem instalacji, ale nie sposób również tutaj wspomnieć o innych wstążkach, które pośrednio w wykonywaniu projektów instalacji wykorzystywane. I tak w tym momencie znaleźliśmy się w obszarze roboczym projektu, na którym znajdują się elewacje i jest to nasz widok startowy roboczy. Sam ten widok o nazwie 1 mechanika możemy odnaleźć w przeglądarce projektu, rozwijając odpowiednią dziedzinę i poddziedzinę, następnie rodzinę rzutów i w tym miejscu znajduje się rzeczywiście widok, na którym w tym momencie rozpoczęlibyśmy rysowanie. Ale oczywiście jeszcze w tym momencie nie będziemy rysować instalacji. Skupimy się przede wszystkim na podstawowych elementach interfejsu programu Revit. Tak jak już wspomniałem, skupiamy się dzisiaj na instalacjach. W związku z tym w pierwszej kolejności przelatujemy przez kilka pierwszych zakładek, na których nie będziemy zwracać uwagi, ponieważ dotyczyło one modelowania architektury, konstrukcji czy też stali. Zatrzymajmy się na chwilę w wstążce systemy. Wstążka systemy jest to wstążka charakterystyczna dla programu Revit. Jeżeli mówimy o programie Revit MEP, to w tym momencie myślimy o wstążce systemy. Kiedyś ta wstążka była poprzedniej wersji programu wyciągnięta do zewnętrznego programu. Teraz jest to wszystko pod jednym programem Revit Map. Systemy dzielą się tutaj na kilka różnych sekcji. Jest to sekcja HVAC, jest to sekcja elementów produkcyjnych, współpracy z programem P&ID, mechaniczny, orurowanie, elektryczny i dwie takie bardziej techniczne sekcje związane z umieszczaniem komponentów czy też ustalaniem płaszczyzny roboczej. W kolejnym odcinku przedstawię Wam, w jaki sposób korzystać bezpośrednio z tych odpowiednich funkcji programu, takich jak na przykład rysowanie instalacji wentylacyjnej, ogrzewania czy też klimatyzacji, rysowania instalacji rurowych, wstawiania akcesoriów,
te rzeczy zostaną jeszcze omówione. Dzisiaj przejście przez konkretne punkty, ale to za chwilkę. Jeszcze zanim zdążę wyjaśnić każdą funkcję, która się w tym miejscu znajduje, pokażę zakładki, z których również będziemy korzystać przy projektach instalacyjnych. Zakładka wstaw. Myślę, że dość jasne, jakie elementy możemy wstawiać bądź też importować do projektu. Co jest ważne, w tym miejscu również jest możliwe wczytywanie rodzin. Rodzin, które w tym momencie w projekcie się nie znajdują, ale które posiadamy na dysku, ściągnęliśmy z internetu, możemy wczytywać dokładnie z tej pozycji. Zakładka opisz, która związana jest z samym oznaczaniem naszych widoków, na których w tym momencie się znajdujemy, wstawianiem wymiarów, szczegółów, tekstów, czy też etykietowania, innymi słowy oznaczania, czy tagowania obiektów Revitowych. Również znajduje się tu możliwość wypełnienia kolorem, jeżeli posiadamy przypisane do widoków schematy kolorów, czy też na przykład systemowe schematy kolorów znajdujące się również w tym miejscu. Analiza, również kilka funkcji, z których bardzo polecam korzystać, jak przestrzenie i strefy, raporty i zestawienia, sprawdzanie systemów, kilka różnych funkcji, wypełnienie kolorem, czyli coś, co też w tym miejscu mamy. No i całą sekcję związaną z optymalizacją energetyczną, z którą również warto się zapoznać. Program Revit taką funkcję posiada. Modelowanie bryłowe i teren, tego nie będziemy wykorzystywać. I wstążka Współpracuj związana z pracą z modelami zewnętrznymi, czy też z pracą w modelu centralnym, czy też pracą w modelu rozwiązaniu chmurowym. Każda z tych sekcji dotyczy odpowiednich funkcjonalności. Dla Revita myślę, że charakterystyczną funkcją, możliwością jest również to, że bezpośrednio w tym programie jest możliwe sprawdzanie kolizji. W przypadku instalacji taka funkcjonalność jest bardzo przydatnym narzędziem. Wstążka widok, która pozwala na tworzenie wszelkich widoków 3D, przekrojów, widoków planów, na przykład na którym się znajdujemy, widoków kreślarskich, czy też po prostu zestawień legend. Tutaj też pragnę podkreślić, że wiele funkcji, które są w Revicie, można z kilku różnych miejsc tworzyć, czyli to, co znajdziemy w zakładce widok, również można w pewien inny sposób zrobić w innym miejscu programu. Tutaj mamy całą sekcję związaną z grafiką, no i oczywiście to, co jest ważne, sam interfejs programu, a dla projektantów instalacji przydatna funkcja, taka jak przeglądarka systemowa. W tym miejscu możemy włączyć bądź wyłączyć odpowiednie kategorie, tak, czyli odpowiednie zaznaczenie, zatykowanie takiej funkcjonalności włącza bądź wyłącza okno. Następna funkcja zarządzania, która również w przypadku instalacji jest wykorzystywana. W tym miejscu możemy przejść do ustawień mechanicznych i po rozwinięciu takiej funkcji znajduje się tutaj odpowiednie ustawienia, w których deklarujemy pewne wartości, czy też ustawiamy odpowiednie funkcjonalności w taki sposób, aby nasz projekt spełniał nasze wymagania. W ustawieniach dodatkowych znajdziemy też pewne ustawienia globalne, które zostaną zapisane później i wykorzystywane w dalszej części pracy. W dodatkach mogą znajdować się ściągane przez nas nakładki. Takie nakładki mogą również się znajdować pod kolejnymi wstążkami. To, co widzicie teraz u mnie na ekranie, to są ściągnięte przeze mnie różnego rodzaju nakładki, które występują w postaci wstążek. Czyli tutaj, co ciekawe, czasem w taki dodatek może wstawić się do zakładki dodatki, a czasem tutaj różne programy pojawiają się w odpowiednich wstążkach. No i oczywiście wstążka zmień, gdzie widzimy kilka różnych podstawowych funkcjonalności, które już na pewno są znane Wam z innych programów. I wrócę tutaj z powrotem do wstążki systemy, ze względu na to, że ta wstążka będzie najczęściej wykorzystywaną wstążką przez nas. Oczywiście istnieje możliwość wykorzystywania funkcji, które w tym miejscu się znajdują, poprzez przypisywanie skrótów klawiszowych odpowiednim funkcjom. I tak na przykład domyślnie wiele z tych funkcji ma już taki skrót klawiszowy przypisany, co pozwala użytkownikowi nie przeklikiwanie tych wszystkich funkcji z tego miejsca, tylko po prostu użycie odpowiedniego skrótu.
Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę w tym odcinku przy samym interfejsie programu, to jest okno właściwości i okno przeglądarki projektu. Każdy projekt instalacji, zanim zostanie w procesie powstawania, no nie obejdzie się bez używania okna właściwości i przeglądarki projektu. Musimy sobie przede wszystkim zdawać sprawę to, w jakim miejscu w tym momencie się znajdujemy, czy jesteśmy w widoku 2D, 3D, czy w widoku sufitu. Musimy również wiedzieć, że wykorzystujemy elementy, które są obiektami, które posiadają informacje. Na tym Revit polega, na tym jakby cała ideologia Revita polega, że każdy obiekt, który zostanie tutaj wstawiony, będzie posiadał szereg różnych informacji. I tak na przykładzie najprostszego kanału wentylacyjnego jesteśmy w stanie odczytać wiele funkcji i narzucić już w momencie rysowania. Po wybraniu funkcji kanał z górnym pasku pojawia się zielona taka przestrzeń, która pozwala na definiowanie szerokości i wysokości kanału, który będzie wstawiany. Taki kanał będzie posiadał również odpowiednie odsunięcie od poziomu, na którym jest rysowane, i to są rzeczy, które bezpośrednio możemy w tym miejscu zmienić. Całe okno właściwości tyczy się również kanału wentylacyjnego, który będzie wstawiany. Deklaruje się w takim wypadku, tutaj też są oczywiście te parametry, które możemy odczytać w górnym pasku, ale deklaruje się również klasyfikację w systemu, w jakim kanał będzie rysowany. Możemy nadawać wartość przepływu dodatkową, czy też zmieniać te wartości wymiarów, które również się znajdują w tym miejscu. Z listy rozwijanej znajdują się rodziny systemowe kanałów. Kanały okrągłe, kanały owalne i kanały prostokątne i odpowiednie typy. O odpowiednich tych typach opowiem więcej w kolejnym odcinku. W każdym razie przełączenie odpowiedniej rodziny i wybór konkretnego typu powoduje to na przykład, że kanał okrągły będzie posiadał już tutaj tylko i wyłącznie parametr średnicy, który my oczywiście możemy rysować. No i spróbujmy narysować prosty odcinek kanału. I to, co narysowaliśmy, zdefiniowaliśmy w obiekcie, jest już po zaznaczeniu tego obiektu, wyświetla się w karcie właściwości. Co w przypadku rysowania kanałów charakterystyczne są tworzone automatyczne połączenia pomiędzy obiektami, czyli jeżeli stworzyłem instalację, która przechodzi z jednego kierunku w inny, automatycznie generuje się nam tutaj odpowiednie połączenie. Takim połączeniem w przypadku kanałów wentylacyjnych jest kolano i domyślnie zostało wybrane kolano okrągłe o średnicy 1,5D. Sama rodzina została podzielona na trzy różne typy i wybór tych typów może się odbywać z poziomu właściwości. Każdy z tych elementów posiada szereg różnych informacji w karcie właściwości. Możemy również przejść do funkcji edycji typu, gdzie zobaczymy, że ten obiekt może mieć przypisane tutaj nazwę modelu, producentu, ewentualnie komentarzy, link do strony internetowej, opis. Jest przypisany indywidualny numer OmniClass dla takiego typu i też sam tytuł tej OmniClass znajduje się w tym miejscu. Także jest tutaj szereg różnych rzeczy, które są specyficzne dla danego obiektu i oczywiście wybór odpowiedniego elementu i wstawienia go w przestrzeń modelu będzie powodować to, że będziemy mogli z takiego obiektu wyciągnąć informacje. Jeżeli chodzi o przeglądarkę projektu, w tym momencie znajdujemy się na widoku 1 mechanika, który odpowiada poziomowi, w tym przypadku poziomowi pierwszemu, dlatego poziomu pierwszego został stworzony widok 1 mechanika, ale również jeżeli rozwiniemy domyślnie stworzone widoki w szablonie mechanicznym, możemy również odnaleźć, że dla takiego widoku został stworzony również widok 1 hydraulika.
Czym one się różnią? Przede wszystkim przypisana jest im inna dziedzina. W przypadku widoku 1 hydraulika przypisana jest dziedzina hydraulika. W przypadku widoku 1 mechanika przypisana jest dziedzina mechaniczna. To generuje szereg różnych predefiniowanych ustawień, ale o tym troszeczkę więcej przy okazji innego odcinka. Ja już teraz chciałbym Was zaprosić do obejrzenia następnego odcinka z cyklu wideoporadników Revit MEP. Odcinek będzie dotyczył rysowania instalacji. Przejdziemy przez funkcjonalności, które są przedstawione w wstążce systemy. Dziękuję za oglądanie filmu i zachęcam Was do zostawienia łapek w górę. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć, a my postaramy się to dla Was zrobić. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.